W dniu dzisiejszym rozpoczęły się zajęcia Młodzieżowej Politechniki Opolskiej. Ten projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku od 13 do 17 lat. Są to zajęcia typowo praktyczne. One odbywają się na naszych wydziałach, czyli w murach naszej uczelni. W dniu dzisiejszym mieliśmy 3 równocześnie prowadzone wykłady na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz na Wydziale Ekonomii Zarządzania. Chcieliśmy, żeby wyjść też do uczniów szkół średnich, szkół podstawowych, po to, żeby zobaczyli, jak funkcjonuje uczelnia, jakie są jej założenia, jak można zdobywać w inny sposób wiedzy niż taki typowo standardowy szkolny. No i my też chcemy wiedzieć, jakie są pasje i zainteresowania naszych słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 3 grupach 30-osobowych, no i to jest taki nasz pomysł po prostu na upowszechnianie wiedzy. Ten projekt jest ważny dla Politechniki, ponieważ on zamyka pewną całość. Wiele lat temu z inicjatywy koleżanek i kolegów został otwarty projekt dziecięcej Politechniki. Została również uruchomiona Akademia Młodych Serc, to jest dla osób starszych. Oczywiście regularnie kształcimy studentów i studentki na różnych kierunkach, na różnych wydziałach naszej uczelni i brakowało nam tego jednego ogniwa, Młodzieżowej Politechniki. I stąd ta inicjatywa jest bardzo interesująca i wpisuje się w całość naszą edukacyjną. Chcieliśmy młodym ludziom pokazać to, z czym nasi studenci mają do czynienia na co dzień, czyli byli w sali gimnastycznej, w naszej auli, na bieżni, na sali baletowej mieli okazję zapoznać się ze sprzętem do szermierki w ramach zajęć studenckich, które studenci mają na co dzień. Myślę, że to była główna atrakcja dzisiejszego dnia, ponieważ szermierkę mogli obserwować najczęściej w telewizji. Później poszliśmy do laboratoriów i do sal dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii, salę masażu. Dzisiaj bardzo dużo się wydarzyło i ciężko stwierdzić, co jaki taki jeden element, który był najbardziej interesujący. To chyba był ten moment, kiedy wchodzimy do nowego budynku Politechniki Opolskiej i nagle widzimy taką dużą przestrzeń, to jest wow, nagle są nowi ludzie, coś nowego. To było chyba najbardziej zjawiskowe. Plus wyposażenie sal, które faktycznie daje do myślenia i pokazuje, jaki jest poziom naszego nauczania.